Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą: oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Do uczniów zaś rzekł: przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: oto tam, lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Co znaczy, że Królestwo Boże jest pośród nas? Tam, gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich, mówi Jezus. To Jezus jest Królestwem Bożym pośród nas. Każdy, kto przyjmuje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, słucha Jego słowa i nim kieruje się w życiu codziennym, ten jest już teraz obywatelem Królestwa Bożego. Faryzeusze szukali Królestwa Bożego, a dziś Jezus przestrzega nas, żebyśmy nie upodabniali się do nich, chodząc i szukając przez całe życie Królestwa Bożego, kiedy ono jest tak blisko każdego z nas, na wyciągnięcie ręki. A jednak tak często rozglądamy się wokoło, szukając czegoś nadzwyczajnego, cudowności, charyzmatycznych ludzi, zapierających dech w piersi retorów. A Bóg samotny czeka na nas w pustym kościele, w zimnym tabernakulum, bo nieogrzewanym żadnym ludzkim sercem. Jezus mówi dziś do nas: nie chodźcie tam, gdzie mnie nie ma, ale bądźcie tu, gdzie jestem. Najbliżej Jezusa mogę być jedynie podczas Eucharystii, kiedy przychodzi do mnie w Komunii Świętej. Fizycznie i duchowo jestem najbliżej Jezusa, kiedy karmię się Jego najświętszym ciałem. Tak wielu dziś daje się zwieść fałszywym prorokom, apostołom Antychrysta, odwodzących dzieci Boże od wspólnoty Kościoła. Ale poza Kościołem nie ma zbawienia. Nie dajmy się oszukać. Trwajmy mocno w wyznawanej wierze, bo kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.